Dzień dobry, Sabina Wolter, Love Intimacy Coach. Pomagam kobietom w dojściu do połączenia z ich autentyczną stroną, z rozkoszną ich stroną, z kobiecą, intuicyjną, otwartą i w pełni pięknie funkcjonującą w swoich bliskich relacjach. Jako kobieta w swojej potędze wiesz dobrze, czego potrzebujesz i wiesz, czego nie potrzebujesz. Wiesz, czego unikać, wiesz, na co się otwierać. Jako kobieta, która wstępuje w swoją potęgę, w swoją dojrzałość i jednocześnie ufność, spokój, poczucie bezpieczeństwa, przygodę, radość, rozkosz, przyjemność, intuicję, kobiecość, jest kilka rzeczy, na które szczególnie zwracasz uwagę. I jeśli gdzieś na jakimś etapie jakaś z nich w jakiś sposób się przesłoniła przed tobą i odczuwasz tego skutki, bądź odczuwasz skutki czegoś, ale nie wiesz jeszcze dokładnie czego, to wideo jest dla Ciebie, bo być może któryś z tych elementów, o których za chwilę powiem, gdzieś został zaniedbany. Zrobiłam jakiś czas temu wideo o cechach kobiety potężnej. Załączam je do tego filmu, skorzystasz z tego właśnie wideo, jeżeli je obejrzysz i zobaczysz dokładnie, jakie cechy ma kobieta, która jest w swojej potędze. To wideo jest takim dopowiedzeniem, uzupełnieniem tej myśli. W tym wideo wymienię cztery bardzo ważne aspekty, które koniecznie trzeba zintegrować w sobie i bez przerwy o nie dbać. Nie, że zrobiłam robotę raz kiedyś. Wszystkie moje klientki, to już jest taka dygresja, ale wszystkie moje klientki, ja sama dawniej również, mówią, ale ja już zrobiłam dużą robotę, ja już byłam na terapiach, warsztatach, rytuałach, ja już ograniczyłam te jakieś paskudne rzeczy, już nie biorę tamtych, już nie zachowuję się w taki sposób, już wypracowałam sobie to i to i tamto. Okej, i jeżeli, tu jest bardzo duża pułapka, jeżeli myślisz, że ta robota już się skończyła, za chwilę dostaniesz dowód, że nie. Tak naprawdę wielka bogini zaprasza Cię w tym momencie. Hej, jest coś jeszcze? I z drugiej strony przejścia tego coś jeszcze jest niezwykła nagroda. Pamiętajmy może, że życie jest doświadczeniem, jest procesem, a nie jest problemem do rozwiązania. I ono samo w sobie, jeżeli podejdziemy do tego jak do procesu, bardzo pięknie karmi, odwdzięcza się tym. Przejdę teraz do tych czterech aspektów, które chciałam omówić, tych aspektów związanych z potęgą kobiecą. Czego potrzebujesz dla siebie jako kobieta w swojej potędze, a wiesz już, że potrzebujesz. Być może warto zweryfikować teraz jeszcze. Cecha pierwsza. Dbasz o swoje granice. Chronisz swoje granice. I to tylko Ty przekraczasz je, bądź zapraszasz kogoś, żeby pomógł Ci w tym, żeby je przejść. Jeżeli czujesz, że Twoja granica jest naduszona, najpewniej wtedy pojawi się gniew albo jakaś złość. I wówczas pewnie trzeba zadać sobie pytanie, czy ta osoba w jakiś sposób pokazuje mi moje wewnętrzne ograniczenie i mogę być jej za to wdzięczna? Czy ta osoba naprawdę przekracza moją granicę, taką nieprzekraczalną, świętą granicę, na przykład dotyka mnie w sposób, którego sobie nie życzę? Złość i ta taka wybuchająca energia, która się wtedy pojawia, jest całkowicie słuszna i trzeba jej posłuchać. Posłuchać, co ona mówi. Ona mówi najczęściej, gdzieś tu ktoś w Ciebie puka, albo Ty pukasz się od wewnątrz i to Cię boli. I zwróć na to uwagę, zrób coś z tym, hello, po to jest ten gniew. Posłuchaj tego gniewu, bo on właśnie mówi, że coś gdzieś jest dotykane. I bez względu na to, czy to jest Twoja zewnętrzna granica, którą ktoś narusza, czy Twoje wewnętrzne ograniczenie, które Ty odczuwasz wewnętrznie, sygnał jest taki sam. Jeżeli go poczujesz, to zreflektuj się nad tym. To jest moje, czy to ktoś uruchamia we mnie? Tak czy inaczej, zauważając to, poczuj też w sobie wdzięczność, czy kurczę, wiesz coś więcej o sobie samej. I pamiętaj też, że naruszanie Twoich granic jest niewłaściwe, jest zawsze niewłaściwe. Ok? Potrzebujesz ich chronić. Podam przykład. Podam przykłady takie skrajne dosyć. Pierwszy przykład to jest jako trenerka intymnościowa i w bardzo dużej kobiecej energii bardzo często przyciągam mężczyzn do siebie, którzy piszą do mnie i zapraszają do flirtów, romansów, do seksu, do oglądania ich części ciała.
I moją pierwszą reakcją w przypadku takiego już bardzo nachalnego podejścia, typu chcę z tobą tam coś tam robić, bo jesteś taka i taka i coś tam we mnie wzbudzasz, to moją pierwszą reakcją jest zmrożenie. I ja rozumiem to zmrożenie. Jest wiele pokoleń wstecz kobiet, które doświadczały bardzo wielu nadużyć ze strony mężczyzn. I prawdopodobnie mam ten zapis w swoim ciele, więc rozumiem to zmrożenie, ale znowu nie chcę przekazywać władzy nad sobą takiej osobie. I najzwyczajniej w świecie biorę za to odpowiedzialność. Więc tak, czuję, ona narusza moją granicę. Ale nie chcę tym samym atakować jej albo odpychać, czy nie reagować wcale, żeby nie dać jej pola do pożywki odnośnie do tego, co ona już w sobie ma, ale zwrócić uwagę przynajmniej, bo być może będę jedną z tych osób, która o jeden raz za dużo zwróciła jej czy jemu uwagę i ta osoba się zreflektuje. Więc postępuję w ten sposób. Zaraz po tym, jak ta nanosekunda zmrożenia mija, to odpisuję bądź oddzwaniam. Ja jestem terapeutką i coachem i moje treści, moje media służą do promowania mojego kanału i do tego, aby dzielić się moją wiedzą. Nie zapraszam w ten sposób do bliskości ze mną. Jestem też szczęśliwą mężatką. Jeżeli szukasz ze mną kontaktu stricte fizycznego, nie tutaj jest adres. I dziękuję Ci za wiadomość i bardzo proszę o uszanowanie mojej decyzji. Dla mnie to jest wielkie, wyraźne nie. Jeżeli taka osoba dalej przekracza moją granicę, bo zdarzyły mi się takie przypadki, że po takiej wiadomości dostaję na przykład po prostu nudesa, to powtarzam po prostu, że jest mi bardzo przykro, ale w ten sposób nie życzę sobie traktowania i byłoby lepiej, gdybym chociaż była spytana, czy jestem zainteresowana jakimś głębszym kontaktem. Ale widzę, że nie jest to uszanowane, dlatego z przykrością, ale muszę cię zablokować. I blokuję taką osobę. I to jest przykre, ale tak się dzieje. Ja jestem wówczas, podążam za tym, co mówię, podążam za tym, co wyznaczam. Tu jest pewnego rodzaju granica, to nie jest rodzaj kontaktów, na jakie jestem otwarta, i ta osoba musi to po prostu wiedzieć. Podam drugi przykład naruszenia granicy, i on już czasami ma miejsce gdzieś tam w moim małżeństwie. Mój mąż wychodzi do mnie na przykład z takim pytaniem. Hej, co robimy? Ja akurat jestem w takim, powiedzmy, że jestem w dużym zmęczeniu, bo mam masę projektów do ogarnięcia, bo miałam bardzo ciężką sesję z klientką czy z klientem i jestem po prostu bardzo wykończona. I on tak po prostu tak luźno podchodzi i mówi: Hej, co robimy wieczorem? Nie, masz na coś ochotę i w ogóle? I moją pierwszą reakcją, moją wewnętrzną reakcją jest: Czy ty nie widzisz, że jestem wściekła, zmęczona i bezsilna? Takie wewnętrzne. Ale znowu widzę, że on po prostu narusza moje ograniczenie w tym momencie. Wybuch emocji jest bardzo podobny, bo jest to jakiś rodzaj gniewu. Ale w tym momencie on narusza moje ograniczenie wewnętrzne. Więc automatycznie w tym nanosekundę, jak już to poczuję, to patrzę na niego i mówię: Kurczę, sorry, ale nie mam takiej energii na ten moment. Pewnie potrzebuję czegoś, żeby się zregenerować trochę, jakby wrócić do siebie i może później czemu nie? Jeżeli mnie w tym wesprzesz, to super. I on przeważnie się wtedy pyta, co mogę zrobić, albo jak mogę ci pomóc. I to buduje bliskość. I teraz chcesz trzymać te granice, nie po to, żeby się ograniczać murem od ludzi, ale żeby właśnie budować bliskość z nimi, w szacunku. Prawda jest taka, że ja zarówno z tym osobnikiem, który wysyła mi nudesy, jak i z moim ukochanym mężem, jestem na takim samym poziomie szacunku. Ta osoba czymś się kieruje, że w ten sposób do mnie mówi. Coś w jakiś sposób na nią wpłynęło, że taka jest. Coś przeżyła, jakiejś krzywdy doznała, że nie wie nawet, co robi. Mój mąż również wychodzi do mnie z czymś i z czegoś to wynika. I coś jest powodem tego, że podchodzi do mnie, zapraszając mnie do wspólnego wieczoru czy czegoś takiego. Każdy ma jakieś swoje położenie, z którego wychodzi. A trzymanie granicy jest finalnie budowaniem bliskości z ludźmi. Nie chcesz atakować ludzi. Nie chcesz też wycofywać się z miejsca. Nie chcesz zakładać z góry, że wiesz lepiej, albo przedkładać ich potrzeby nad własne. Nie, trzymasz swoje granice, chronisz je, wyrażasz je i jednocześnie na twoje wewnętrzne przyzwolenie przesuwasz swoje ograniczenia. Ty to robisz, ok? Drugą bardzo ważną cechą jest to, że jako kobieta potężna masz przyjaciół.
To jest bardzo ważne mieć przyjaciół. Bardzo ważne, żeby mieć kilka przyjaciółek, kilka przyjaciół męskich, niebinarnych, czy jakichkolwiek. Po prostu potrzebujesz przyjaciół. Potrzebujesz przyjaciół, dlatego że potrzebujesz poczuć się widziana, słyszana, akceptowana, szanowana, uznana jako jednostka, potrzebna jako jednostka. I to zapewniają przyjaźnie. Przyjaźnie są tym rodzajem miłości, który niestety, ale w dzisiejszym zachodnim świecie został wyparty przez hollywoodzkie romantyzowanie miłości tylko i wyłącznej tej w fazie zakochania, co jest do dupy za przeproszeniem i jest naprawdę wstrętne, bo przyjaźnie są podstawą życia każdego człowieka. Podstawą dobrej relacji miłosnej i tej, która jest jeszcze w fazie zakochania, również jest przyjaźń. Przyjaźń jest taką formą miłości, która jest pełna szacunku, zrozumienia, która jest tą energią rodziny, którą wybiera się sobie samemu. I potrzebujemy przyjaźni, bo potrzebujemy poczuć się nasycone wewnętrznie. Bez przyjaźni jesteśmy wyeksponowane na to, że pierwsza lepsza osoba, która odrobinę nawet da taką iluzję spełnienia tych potrzeb widzenia, słyszenia, akceptowania, przyjęcia, uznania, szacunku, że taka pierwsza lepsza osoba nagle stanie się obiektem całości Twoich uczuć, całej Twojej uwagi. A to może prowadzić do tragedii. I tak, pracuję z wieloma kobietami, które są po związkach toksycznych. I ci partnerzy byli właśnie spełnieniem tych marzeń. Jak taki diament w błocie się pojawili po prostu. Tyle tylko, że okazało się później, że to nie był diament, a co najwyżej piryt. Takie złoto głupców. Które wcale nie ma jakiejś specjalnie dużej wartości rynkowej, by the way. Ale właśnie dlatego potrzebujesz przyjaźni, dla nasycenia wewnętrznego. I potrzebujesz ich stale. Dlatego formuj przyjaźnie, dbaj o przyjaźnie i bądź taką przyjaciółką, jaką Ty chciałabyś mieć. Okej? Jest mega istotne. Trzecim punktem, jaki jest bardzo ważny dla kobiety będącej w swojej potędze i dbającej o to, żeby była w tej potędze, jest to, że trzymasz swoje finanse. Dbasz o swoje finanse i rozumiesz energię swoich finansów. Nie jesteś uwieszona na tatusiu, na bracie, na kuzynach, na partnerze, na byłym partnerze. Nie, nie szukasz źródła finansów tam. Nie szukasz wsparcia finansowego w żaden sposób tam. Ogarniasz te wszystkie swoje talenty i wszystkie swoje zasoby, po to, żeby swoje finanse pomnażać dla siebie. Dla siebie. I potrzebujesz swoich finansów, bo energia finansów bezpośrednio przekłada się na poczucie bezpieczeństwa, stabilności i sprawczości. I uwaga, bezpieczeństwo, stabilność i sprawczość gwarantują niezależność. Tymczasem jest bardzo wiele kobiet, które wciąż uważają, że... No, podam przykład po prostu. Jestem w Biedronce i do kolejki podchodzą dwie dziewczyny, więc stoją tuż za mną. Ja naprawdę słyszę ich konwersacje. One ewidentnie się znają. To są jakieś panie koło 40 powiedzmy. I rozmawiają ze sobą i jedna mówi takie zdanie. I wiesz, jestem już teraz, wróciłam do rodziców, jestem tam już od roku. I chciałabym mieć już teraz swój dom, naprawdę, nie? Bo potrzebuję znaleźć sobie jakiegoś chłopa. I to jest jedna wielka czerwona flaga dla mnie. Bo jeżeli... to tak po prostu z niej wypłynęło, to pokazuje tylko takie głębokie uwarunkowanie, w którym ona siedzi. Potrzebuje chłopa, żeby mieć dom. Jakby, serio? Nie, nie potrzebujesz chłopa, żeby mieć dom. Potrzebujesz wziąć odpowiedzialność za swoje zasoby, talenty, zaakceptować swoje położenie takim, jakie jest obecnie i zacząć planować swoje finanse długofalowo, na 10 lat do przodu. Tak to się robi. I zaczynasz z tym, co masz już teraz. Dzielisz swoje finanse, swoje przychody na te rzeczy, które musisz co miesiąc zapłacić, typu rachunki, jedzenie, opłaty i takie tam, na edukację, na święte stare lata i tego po prostu nie ruszasz. I potrzebujesz też takiej części swoich finansów, około 5-10% tych przychodów, które wydajesz na przyjemność, które przeznaczasz typowo na przyjemność. I to nie facet jest od tego, żeby Cię utrzymywać. To nie facet jest od tego, żeby dokładać się do Ciebie. Ty jesteś odpowiedzialna za swoje finanse. Koniec i kropka. Żyjesz w wolnym świecie. O to walczyły Twoje przodkinie, żebyś mogła teraz decydować za siebie. I jesteś pierwszą kobietą w całym swoim rodzie, która może w pełni korzystać z tych przywilejów. Korzystaj z nich.
nasze babki, nasze prababki, one nie mogły. Czy nie jest to wzniosłe? Czy nie jest to takie piękne, żeby faktycznie korzystać z tych szans, które mamy? Czwartym punktem jest to, że zawsze potrzebujesz kobiecych wzorców. Potrzebujesz wzorców kobiet, które są kilka kroków przed tobą i które tak jak ty przyszły na świat kompletnie niewinne, bezbronne, oblepione tymi maziami, sine, nie mówiące nic, nie umiejące. I które tak jak ty czują, tak jak gdy coś przeszły i one są już przed tobą. Potrzebujesz takich wzorców, potrzebujesz ról modelowych. I wiesz, że tego potrzebujesz, bo jeżeli nie wykształcasz, nie wybierasz sobie świadomie wzorców, to wiesz też, że automatycznie wracasz do tych wzorców, które znasz. Mamy, taty, babci, dziadka, wujków, ciotek, ludzi dookoła ciebie, gdy wzrastałaś, jak byłaś dzieckiem. Czy to były te doskonałe wzorce odnośnie do tego, jak korzystać ze swojej potęgi, jak korzystać z potencjału cielesnego, jak korzystać ze swojej intuicji, jak na przykład budować świadome, piękne, soczyste, sprężyste ciała, jak na przykład być w pięknych, epickich, pełnych przygód, bezpieczeństwa, radości i rozkoszy relacjach. Jeżeli nie wyrastasz z takiego położenia, gdzie twoje role modelowe, te wzorce rzeczywiście pokazywały ci takie coś, to potrzebujesz wybrać sobie takie osoby, które będą tymi wzorcami i wybierać je bardzo świadomie. Ponownie, jeżeli nie masz tych wzorców, korzystasz z tych, które znasz i powielasz te stany emocjonalne tych ludzi, wokół których wzrastałaś, w tych kontekstach, które doświadczasz ty. Moje role takie wzorcowe, te kobiety, na których ja się bardzo wzoruję, to na przykład dr Shefali Tsabari, Marissa Peer, jest Esther Perel, bardzo mi bliska jako terapeutka par. Jest świętej pamięci Salmi Zadora, wspaniała nauczycielka tantry. Kim Anami, Leila Martin, Madonna. Bardzo, bardzo cenię te kobiety, bardzo je podziwiam i one mają wiele niesamowitych cech, które są moimi przyszłymi. I dlatego się na nich wzoruję. I one, no, tego nie ma u mojej mamy na przykład, czy u moich ciotek, czy gdziekolwiek. Ja potrzebuję tych ról, żeby, tak jak jestem wdzięczna mojej mamie za to, że żyję, że poprzez nią przyszłam na ten świat, to jednak one mają te cechy, które sprawiają, że chce mi się wstawać z łóżka rano i że zasypiam wieczorem z wdzięcznością. I to są te moje przyszłe cechy. I ty sama również potrzebujesz takich cech dla siebie. Jest niezwykle istotne, żebyś je miała, bo jeżeli, no, powtórzę to po raz trzeci, nie masz wykształconych takich wzorców, to korzystasz z tych, które znasz. Do czasu, aż wykształcisz sobie te. Możesz zamknąć się w położeniu, ja już nie chcę tego, ja już mam tego dość, mi się już to przeżarło, już mam tego po dziurki w nosie, ja już nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę. Okej, a czego chcesz? I czego pragniesz? I tu potrzebujesz takich wzorców. Bo one odpowiedziały sobie na te pytania. One zrobiły to po swojemu i ty potrzebujesz zrobić to po swojemu. Nie masz kopiować ich stylu, masz wykształcić własne, bo dla kogoś też jesteś wzorcem. Mam nadzieję, że to wideo jest pomocne i jeżeli czujecie, że jest coś, czym chciałybyście, czy chcielibyście się podzielić, to walcie w komentarze. A ty, jeśli jako kobieta czujesz, że jesteś być może w takim położeniu, że chciałabyś pójść wyżej, przejść przez jakiś etap, który na ten moment właśnie objawia się jako nie chcę tego i mam tego dość, to zapraszam cię do moich warsztatów, na konsultację ze mną bądź jednym z moich coachów po to, żeby sprawdzić, jak bardzo mój program może ci służyć i sama później podejmiesz decyzję, czy chciałabyś w to wejść, czy nie. Jeśli tak, uczynisz mi wielki przywilej. Jeśli nie, szukaj dalej. Szukaj dalej, zadawaj trudne pytania i szukaj odpowiedzi na te pytania. Jest materiałów sporo, jest trenerów, coachów, terapeutów, bardzo dużo i na to wszystko stawiaj siebie na pierwszym miejscu. To nie jest egoizm. To nie jest egoizm, kiedy stawiasz siebie na pierwszym miejscu. Tylko twoje potrzeby w pełni zaspokojone sprawią, że jesteś w stanie pomóc innym. Tylko wtedy. Nie pomożesz innym, gdy twoje baterie są na 20%. A ja tymczasem życzę ci wszystkiego dobrego, przyjemności, soczystości i spokoju, i radości. Do zobaczenia, do usłyszenia.